Znasz to uczucie, kiedy wracasz z wymarzonej podróży, pełna wrażeń i chcesz jak najszybciej podzielić się nimi z najbliższymi, a tu niespodzianka. Przeglądasz zdjęcia i co widzisz? Prawie każde to katastrofa fotograficzna. Oto moja wymarzona fotka z wieżą Eiffla i z tą panią, która postanowiła zostać główną bohaterką mojego wspomnienia. A tu Paryż. No w połowie. Fotograf ewidentnie uznał, że niebo nie jest najważniejsze i można je pominąć. Kolejne zdjęcie i wszystko jest ostre jak żyleta. I wieża Eiffla, i dachy, i pierwszy plan. A gdzie efekt wow? Marzyłam o błękitnym niebie, a dostałam chmury burzowe jak z filmu katastroficznego. Zachód słońca nad Wersalem. Ale dlaczego wygląda tak, jakby ktoś usunął kolor z nieba? Takie piękne zdjęcie. Szkoda tylko, że całkowicie nieostre. Piękna suknia w Muzeum Diora. Tylko dlaczego wygląda, jakby zaraz miała się przewrócić? I wreszcie selfie z Monalizą. I ma zmęczoną twarzą oraz innym turystą w tle. Brzmi znajomo? Na szczęście Canva ma magiczne narzędzia, które jednym kliknięciem uratują każde Twoje zdjęcie. Dziś pokażę Ci 8 magicznych funkcji, dzięki którym Twoje zdjęcia będą wyglądać jak z profesjonalnej sesji zdjęciowej. I to bez potrzeby kupowania drogiego aparatu czy wynajmowania profesjonalnego fotografa. Gotowi na magię? To zaczynam. Wyobraź sobie, wchodzisz na dach paryskiego budynku, przygotowujesz się do epickiego zdjęcia, czujesz się jak influencerka, a tu nagle bam! Ktoś przypadkowy wszedł w Twój kadr i nie chce odejść. No i jeszcze ten horyzont, jakby Paryż nagle osuwał się do sekwany. Tragedia? Nie, jeśli masz magiczną gumkę i inteligentne przycinanie. Wybieram zdjęcie, edytuj, magiczna gumka, wybierz obszar do wymazania, kliknij. Przepraszam, madam, ale to moje zdjęcie, au revoir, wymarł. I nie ma jej, jakby nigdy nie istniało. Wybieram zdjęcie, edytuj, magiczne rozszerzanie, przytnij, inteligentne przycinanie. I horyzont zrobił się prosty jak od linijki. Teraz wygląda tak, jakbym była jedyną osobą w całym Paryżu. No, może poza paroma turystami w oddali, ale na szczęście mogę łatwo wtopić ich w tło. Wybieram zdjęcie, edytuj, rozmycie, ustawiam rozmiar pędzla i intensywność i gotowe. Voilà, mam idealną fotkę. Lecimy dalej. Znasz to uczucie, kiedy stoisz na szczycie wieży Eiffla. Masz widok jak z pocztówki, ale Twój fotograf, no cóż, zdecydował, że najważniejsza w kadrze jesteś Ty i trochę barierki. A niebo nad panoramą Paryża? Gdzieś tam, poza kadrem. No nie, ale bez obaw. Magiczne rozszerzanie powiększy Twój obraz i doda to, czego na nim brakuje. Więc jeśli ktoś uciął Ci niebo nad głową, Canva je magicznie przywróci. Wybieram zdjęcie, edytuj, magiczne rozszerzanie, wybieram rozmiar, własne proporcje, rozmiar. I proszę, teraz mam nie tylko piękne niebo, ale też więcej Paryża. A przy okazji zmienię rozmiar mojego zdjęcia z poziomego na pionowy i trochę je wyprostuję, korzystając z inteligentnego przycinania. Rozjaśnię również siebie na pierwszym planie. Teraz wygląda tak, jakbym miała osobistego fotografa, który zna się na rzeczy. A tak naprawdę to tylko odrobina magii w Canvie. Nie wiem jak to się stało, ale wygląda na to, że mój aparat postanowił, że wszystko musi być tak samo ostre. Wieża Eiffla, dachy Paryża i pierwszy plan. Pełna demokracja w ostrości. A gdzie efekt wow? Gdzie to magiczne rozmycie tła jak w profesjonalnych sesjach zdjęciowych? Na ratunek przychodzi Canva. Opcja autofokus pozwala wybrać, co ma być ostre na zdjęciu, a co nie. No to działa. Wybieram zdjęcie, edytuj, autofokus, ustawiam intensywność rozmycia i pozycję ostrości. Dodatkowo prostuję zdjęcie za pomocą inteligentnego przycinania. I poprawiam kolorystykę, stosując filtr Capri. Teraz Paryż wygląda jak kadr z romantycznego filmu, a nie jak zdjęcie zrobione telefonem. I wszyscy patrzą tam, gdzie powinni, na majestatyczną wieżę Eiffla. Bo kto powiedział, że tylko drogie aparaty robią profesjonalne zdjęcia? Przychodzisz pod wieżę Eiffla, gotowa na idealne zdjęcie, a tu niebo wygląda jak zwiastun burzy stulecia. No cóż, pogody nie zmienimy, ale tło na zdjęciu? O, to akurat może. Wybieram zdjęcie i klikam usuwanie tła. Jednym kliknięciem żegnam smutne chmury. Następnie dodaję jako nowe tło zdjęcie z pięknym niebem znalezione w bibliotece Canvy. Canva daje mi moc, o jakiej nawet meteorolodzy mogą pomarzyć. Oto jest niebieskie niebo, delikatne chmurki. Teraz wygląda to na idealny dzień w Paryżu. Pamiętaj, jeśli natura postanowi zepsuć Twoje zdjęcie, Canva przyjdzie z pomocą. I nikt nigdy się nie dowie, że w rzeczywistości padał deszcz. A jeśli chcesz dodać trochę magii do ujęć wieczorowych, to zastąp szare niebo ciemną wersją pełną migoczących gwiazd.
kontynuujemy temat paryskiego nieba. Wyobraź sobie, jesteś w Wersalu, słońce zachodzi, światła zaczynają migotać, a niebo, cóż, wygląda bardzo nieciekawie. Zero magii, ale wiesz co? Mam coś, co doda temu zdjęciu efekt wow. Dzięki magicznej edycji mogę zmienić to smętne niebo w coś naprawdę spektakularnego. Wybieram zdjęcie, edytuj, magiczna edycja, wybieram obszar do edytowania, kliknij, zaznaczam obszar na zdjęciu i wpisuję. Zmień niebo na niebieskie niebo z gwiazdami. I magia dzieje się sama. Do wyboru mam 4 wygenerowane zdjęcia, a jeżeli żadne z nich mi nie odpowiada, mogę wygenerować je ponownie. Wybieram zdjęcie z nowym niebem. O tak, teraz wygląda to jak kadr z bajki. Wersal w pełnym blasku, piękne, wyraziste niebo, a to wszystko jednym kliknięciem. Czas na wieczorne zwiedzanie ogrodu w Wersalu. Niestety, zrobiło się ciemniej i moje zdjęcie wyszło całkowicie nieostre. No i proszę, oto ja w otoczeniu pięknych ogrodów Wersalu, a jakość zdjęcia? Ech, szkoda mówić, ale spokojnie. Kadma ma coś, co sprawi, że to zdjęcie przejdzie z jakości kiepskie do jakości HD. Image Upscaler podbije rozdzielczość zdjęcia nawet 4-krotnie. Gotowi na magię? Wybieram zdjęcie, edytuj, Image Upscaler, zaznaczam obraz, zwiększ rozdzielczość 4 razy, ulepsz. O tak, teraz widać wszystkie detale. Od mojej torebki po teksturę krzaków w tle. Dodajmy jeszcze szczyptę magii i z pomocą magicznej gumki pożegnajmy odpoczywającego turystę w tle. Au revoir, monsieur! Na koniec autofokus. Pomoże mi zmienić głębię ostrości i rozmyć dalszy plan. I gotowe. Magia kanwy działa. Jeśli Twoje zdjęcie wygląda jak screenshot z filmu w kiepskiej rozdzielczości, Image Upscaler sprawi, że jednym kliknięciem będzie wyglądać na zrobione w 4K. A teraz coś dla kobiet. Jesteś w Muzeum Diora i robisz zdjęcie pięknej sukience, ale ona wygląda, jakby miała się zaraz przewrócić. No świetnie. Teraz zamiast modowego arcydzieła mam sukienkę chylącą się ku upadkowi. Na szczęście Canva ma narzędzie, które ratuje nawet najbardziej przechylony obiekt. Dzięki magicznemu wyodrębnianiu mogę wyodrębnić sukienkę ze zdjęcia i ustawić ją tak, jak powinna stać. No to do dzieła. Wybieram zdjęcie, edytuj, magiczne wyodrębnianie, wybieram obiekt do wyodrębnienia, kliknij, zaznaczam obiekt na zdjęciu i klikam wyodrębnij. Ustawiam sukienkę w prawidłowej pozycji pionowej. I voilà! A skoro jesteśmy już przy poprawkach, może zmienię kolor sukienki na coś bardziej wyrazistego? Może czerwień? Wybieram sukienkę, edytuj, magiczna edycja i wpisuję. Zamień sukienkę na czerwoną. O tak, teraz to jest styl! Poprawię trochę jasność. Edytuj, dostosuj, dostosuj automatycznie. A dodatkowo trochę ją powiększę. Zapamiętaj, magiczne wyodrębnianie plus magiczna edycja tworzą duet idealny i zero przechyłów. I wreszcie ona, Mona Lisa. Po kilkugodzinnej kolejce do Louvru w końcu nadchodzi ten wielki moment. Robisz selfie i... no cóż, wyglądasz jak po kilkunastogodzinnej kolejce. I choćbyś nie wiem jak się starała, to w tle zawsze znajdzie się przynajmniej jeden zbłąkany turysta. Ale spokojnie, Canva ponownie przychodzi na ratunek. Jednym kliknięciem retusz twarzy wygładza zmęczenie, rozjaśnia cerę i sprawia, że wyglądam jak po wizycie w spa, a nie po maratonie zwiedzania. Wybieram zdjęcie, edytuj, retusz twarzy. O tak, teraz Mona Lisa nie jest jedyną, która wygląda perfekcyjnie na tym zdjęciu. A skoro już poprawiam zdjęcie, to pożegnajmy zbłąkanego turystę w tle używając magicznej gumki. Teraz wygląda to tak, jakby Mona Lisa pozowała tylko dla mnie. Magia Canva sprawia, że możemy wyglądać jak najlepiej. A nasze selfie życia z Mona Lisą w tle jest uratowane. I voilà! Zdjęcia uratowane, błędy naprawione, a ja mogę udawać, że zawsze mam perfekcyjne kadry, idealną pogodę i zero turystów w tle. To wszystko dzięki magicznym funkcjom Canva, które jednym kliknięciem zmieniają kiepskie zdjęcia w profesjonalne kadry z efektem wow! Więc jeśli Twoje zdjęcia z wymarzonej podróży nie wyglądają dokładnie tak, jakbyś tego pragnęła, nie panikuj. Odpal kanwę i trochę zaczaruj rzeczywistość. A jeśli chcesz wypróbować magiczne funkcje w kanwie na własnych zdjęciach, kliknij w poniższy link i przekonaj się sama. Au revoir!